Halo, halo, siemanko, witam was w kolejnym odcinku, jestem Mateusz, to jest Wiedźmin, Full Combat Rebalance, trzecia potyczka, tak naprawdę z Fall Testem. Musiałem troszeczkę się sobie powczytywać, bo jak raz przegramy, to już jest dupa, nie? Ale kasiolki spłynęły, ojejku. 1000 golda, jestem legendą pokera, znaczy 1000 expa. I w chulere golda. Nie mam teraz czasu. Dobra, ten nie ma czasu. Czyli co, moi drodzy, lecimy sobie do Wyzimy w takim układzie, do starej Wyzimy. Mamy 37 level, świeżo wbity. Nie ma co tu więcej z nimi gadać. Bywa. Czekaj. Na czapę, Wiedźmin? To nie mogłem być ja, pani. Kiepski ze mnie. To na pewno byłeś ty. Nie, pani, tylko ja. Może coś pokręciłam. Choć... W czym mogę ci pomóc? Wiedziałam, że mogę na ciebie liczyć. Mundi, moich trzech... Podpadli królowi? No tak, coś w tym guście. Rozumiemy się. A, c'est parfait! Z tego co wiem, moi kuzyni ukrywają się na bagnach w tamtym... Pozostaje kwestia. Każdy z moich kuzynów da ci pokwitowanie. Zanieś się potem do mego narzeczonego. Bywaj. Dobra. Swoją drogą, zapolowałbym na jakiegoś człowieka, wiem jak to brzmi, bo generalnie chciałbym się zmierzyć z tym, co jest. Kto mnie ma przeteleportować? Nie zadzieraj z nami! Przepraszam bardzo, ale to kto? Jak mam się dostać? No, mam pogadać z Szambelanem, tylko Szambelan coś nie chce mi zaoferować tej opcji. Doprawdy? Nie wyglądasz na rycerza, panie. Byle rad. Tak. No, co jest do kurdy? Halo, pani Weleradzie. Mów, że kurde, nie mogę się tepnąć. Gdzie ty wracasz? Już? Stanąłeś sobie? No o cholera ci chodzi, ty! Dobra, z Szambelanem. A to przecież to jest grodzieżca. To możemy wziąć. To jeszcze nie. Srebrne talenty i brązowe, nie mam pojęcia w co inwestować. Jeden też nie mogę już. Kłęny, heliotropy. Heliotrop jest na magię, nie? Gasi ogień w przypadku podpalenia. Okej. Nie wiem, możemy sobie to rozwinąć, tak w zasadzie, nie? Bo tu mam... No, tego nie mam. Szansa na rozbrojenie, 10%. Weź, to w zasadzie, co nam to szkodzi? Mistrz Wiedźmiński. Co nam szkodzi ten, że tak powiem... No. Co nam szkodzi? No, to co chciałem powiedzieć. To szansa na rozbrojenie, nie? Jesteś. Tak. Ruszajmy niezwłocznie. Chciałbym zapolować na jakichś ludzi, żeby mieć do czynienia z łowcą głów. Bo jego broń jest chyba podobra. Wyzima płonęła. Umarł Robar II. Jego miejsce zajął Robar III. Dobrze. I jesteśmy na murku. Zarąbiście. Kapitan straży. Wiedźminie, z nieba nam spadłeś. Szani opowiadała o tobie. Widzieliśmy się w szpitalu Lebiody, w Zimie Klasztornej. Widziałyście Szani? Słyszałem, że urządziła szpital.
Próbowałyśmy się tam przedostać, ale w całym mieście szaleje wojna. Zakonnicy i Skojatel walczą o każdą ulicę, każdy... Dobrze, że ostatecznie nie dałem się wciągnąć w tę wojnę. Pomożesz nam przy... Chodźcie za mną. Trzymajcie się blisko. Dobrze, dziewczynki. Zacznijmy od tego, co by nie. Mam nadzieję, że jesteście nieśmiertelne. Bo inaczej będzie nam ciężko. Dobra. Z rozkazu dowódcy nie możemy mieszać się do walki między zakonnikami i nieludźmi. A się nie bierzcie się do walki, bo po co wam to? Oddaję się. No, ziomeczki. Tyk, cyk. Kolejny. Ktoś tu mówił walka? Oli, jak pięknie kroję. A jak będę mieć jeszcze lepszy miecz, to już w ogóle. Dobra, gdzie jest ten szpital? Kuśnia, szpital polowy. I tu gdzieś, tak? Paniusiu, ty, wyciągaj mieczor. Ole, muzyka. Zatańczymy Geralciaka. Urak szakal. Ej, chłopaki, ja nie przywykłem do tego, że wy mnie tak obkrążacie. Bo wy mi wtedy zadajecie zdecydowanie za dużo damage'a. Trzeba z wszystkich po prostu wyciąć. Jesteś śmieszny. Ja jestem śmieszny. Ci jaja, gdybyś je miał. Nie waż się podchodzić, sukiensynu. No, bardzo się nie ważę się. Stary. Gdzie są te paniusie? Śmierć! Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, gdzie są te paniusie, ale dobra. Ty, ile was tu matka nadała? Co ty, Geralt, za kołowrotki robisz? Ja teraz chyba tylko już styl szybki będziemy... Napierdziele! Napierdzielać! Proszę, nie! Ty, no wy się kiedyś skończycie, czy o co chodzi? Do kuźni, dobra, do kuźni, ale ja chcę do tego, do szpitala polowego. Chcę z drugiej strony chyba. Centrum dowodzenia zakonu. Stary krasnolud. Tu żeście się schowali. Nie chcę tak. Ale nie tym. Czyli do szpitala. Zamknięty. No, czyli dobrze mówię, że... Dziewczynki! Chodźcie, idziemy do... No, trochę was tutaj... pociąłem, nie powiem. Zamknięte z obu stron? Nie wiem, może... O co tu chodzi? Ktoś mi wyjaśni, zaułki. Laboratorium Kalksteina. Graveir, fajnie. Nie planowałem z wami walczyć, ale niech będzie. Ale tu zsiekłeś. Tym się bawić nie będziemy. No nie, 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 no to w ogóle się nie kalkuluje. Ty, no o co tu chodzi? Jak ja mam się tam dostać? Laboratorium Kalksteina. Płacą mi za ochronę, nie za gadanie.
Nawet Krakstena tu nie ma. Ty, o co chodzi? Coś się popsuło, czy co? Dziewczynki, może ja mam was zagadnąć, czy coś? Jestem taka zmęczona. No. Wam się po prostu podejść nie chciało. Tak. Ci wszyscy Cieszę się. Ta wojna nie prowadzi do niczego dobrego, skoro przyzwoici... Tak. Większość porządnych obywateli ma Ostateczna decyzja. Przełomowy moment. Odnalazłem drogę. Nie warto umierać za ideę, szczególnie jeśli u jej podstaw leży nienawiść. Bardzo mądre słowa. Wybrałem neutralność. Jestem Wiedźminem. I wszystkich rozczarowałem. Z wyjątkiem siebie. Możemy ci jakoś pomóc, Wiedźminie? Mamy dużo pracy, ale dla ciebie zawsze znajdziemy chwilę. A raczej... Nawet dłuższą chwilę. Ale nie teraz, bo Shani nas zabije. Jest trochę zazdrosna. Rozumiem. Do zobaczenia, dziewczyny. Witaj, Wiedźminie. Witaj, Shani. Masz chwilę? Dla ciebie? Za wszystko ci opowiem, ale... Teraz? Teraz. Aha. Mistrzu! Owszem, co się stało? Mistrzu Geralcie, potworzyca ludzi morduje. Mówże wreszcie. Strzyga pojawiła się przy wieży. Przysłano mnie, żebym Wiedźmina sprowadził. O którą wieżę chodzi? O tę najwyższą. Wiewiórki ją podpali... No dobra, to chyba pod nią byłem. To mi się wydaje. Gdzie jest ta wieża? Wieża kata, to nie... Znaczy czekaj, damy sobie... A, tam, samotna wieża. No, czyli dobrze mówiłem, że tam byłem. Tu? Chyba tu. Nie tu. Co jest? Od drugiej strony mam iść? A, faktycznie. O, jest Kalkstein. To nie jest strzyga. To ma ręce zamiast nóg. Pytanie, czym z tym walczyć? Śmierć, sukinsyno! Po 8. Po 13, okej. Duża ekspa. To jest Kalksztyn, pogadajmy z nim. Królewska służba. Nareszcie ten potwór. Co tu robisz? Słyszałem, że żołnierze walczą ze strzygą, więc przybiegłem zobaczyć słabo. Kalksztyn, nie podniecaj się za bardzo. Muszę zapłacić tym dobrym wojakom, żeby Chwila. Skoro wiemy, że to nie strzyga, to co to było? Bo z pewnością nie karczmasz nosi beczka. To jest wynik połączenia alchemii, genetyki, biologii i czarnej magii. Już nie mogę się doczekać, żeby przyjrzeć się mu z bliska. Słowem, to mutant. Coś jak ty. Coś? Nie do końca, ale podobny. Mutacja przyspieszona jest czynnikiem magicznym i alchemicznym. Efekty uboczne... Wiesz, skąd się tu wziął? Żołnierze mówili, że przyszedł od strony cmentarza na bagnach. Słuchaj, wziąłem ten zwój z myślą o strzydze, ale to coś jest lepszym łupem. Salamandra robi się coraz bardziej zuchwała. Tak. Przyspieszone mutacje i eksperymenty na ludziach to paskudna sprawa. To wszystko przez wykradzione wiedźmińskie tajemnice. Przez wiele lat ich strzegliście i uniknęliście takiej pokusy. Moje gratulacje. No dobrze, a... Skoro opowieść żołnierzy się nie sprawdziła, słyszałem plotki o wydarzeniach na bagnach. Jakie plotki? Ponoć pod starą kaplicą znaleziono czyjeś zwłoki. Jelita rozwłóczone na całą długość. Odpowiednio 6,5 i... 1,5 metra. Dzięki. Okej, nie to chciałem zrobić. Muszę wrócić do moich towarzyszy i zastanowić się, co dalej. Dobra, Kalkstein, a moglibyśmy porozmawiać? Geralt! O, to przede wszystkim...
co ty masz? Księga Gromu, Śluz Dagona, Księga Rosomaka, samą, Czosnek, Księga Trwogi i Obrzydzenia. Dobra, weź tak. Alkahesty. To weź. Dobra. To w tej kwestii mamy wszystko. Teraz sobie porozmawiajmy. Wiesz, chodzi o mutację. To znaczy zastanawia... Nie. Tak myślałem. Dobra, to było ciekawe, Geralt. Król z... Swego czasu interesowałem się wampirami. Jeśli chodzi o strzygę, to musisz przetrwać noc w okolicy jej legowiska. To już wiesz. Polecam zaopatrzenie się w smarowi... Słyszałeś o... Tak, bardzo ciekawa legenda z punktu widzenia... Dałbyś radę odtworzyć pancerz kruka, jeśli dostarczyłbym komponenty? Pomyślmy. Tak, będę... Cmentarz na bagnach, Kobus Reuter. Zapiski elfiego mistrza pieśni. Znowu cmentarz na bagnach. Splądrować grób elfiego... Otóż na bagnach znajduje się stara jaskinia, zajmowana w tej chwili przez uchodźców. Znam się trochę na czar... Jeśli użyjesz na nim odpowiedniej kombinacji znaków, otworzy przed tobą tajemne przejście do pracowni słynnej czarodziejki Agnes z Glanville. Brzmi interesująco. Pewnie zalęgło się tam trochę potworów, więc uwaga... Jaka jest kombinacja? Art, igni i znowu art. Tylko nie zdradź tego nikomu. No i oczywiście potrzebujemy zbroi kruka. Bez tego nie ruszymy. Dobra, zbroję kruka to ja chyba mam, nie? Co to? Ogórki ze smalcem babuni. No to jest najważniejszy fragment zbroi, dobra. Art, igni, art. Dobra, chłopaki. Na was też coś mam. Trupojady, dobrze. Dobrze, tak, ale ty grzeczny chłop. Poczekali sobie. A co? Nie no, nie będziemy cię wiedźminie atakować. Dobra, cyk. O nie. Chociaż ty spadłeś. Myślałem, że ty ciapniesz, ale dobrze, że przynajmniej z niego nie zszedł ten efekt. Bo czasem to jest przesadne i czasem to tak strasznie szybko schodzi. Dobra, 1000. Doświadczenia zawsze moje. Żółw i tak dalej. Wszystko smakowite. Dobra, czyli do laboratorium Kalksztajna. Tutaj są szczątki. Tutaj jest co? Tu jest kuźnia, stara studnia. Tutaj na groble. Nie. Gul algul. Ty, panowie. Wiele rozumiem. Ale bez przesady, co? Ile tak się można tłuc? Aha. Dobra, chyba muszę wrócić do szpitala. Ani kroku dalej, zrozumiano? Tak się mi wydaje. Od razu kaccenka? Jak poszło ze strzału? To był fałszywy alarm. Jakiś mutant atakował żołnierzy. Potrzebujesz pomocy? Nie bardziej od innych. Pozwól, że sama ocenię. Shani. Wygląda na to, że... Chciałaś, żebym cię pocałował. To wciąż aktualne? O, Geralt. Już dobrze. Wszystko się jakoś ułoży. Gdzie jest Alvin? To trudna sprawa. Znalazłem go w wiosce Odmęty. Kiedy zaatakowali ją zakonnicy, wystraszony Alvin teleportował się w jakieś nieznane miejsce. Może być wszędzie. Co to za dźwięki? Co się dzieje? Kolejne nawiązanie do książki. Widzę, że leczycie tutaj ludzi. Jakże to więc? Ranimy ludzi na ulicach, żeby umierali, a wy ich leczycie? Zauważam tu absolutny brak logiki i zgodności interesów. Precz stąd! Precz z mojego szpitala, morderco! Wynoś się na ulicę! Tam jest twoje miejsce wśród innych morderców. Pozabijajcie się nawzajem, jeśli wola, ale stąd precz! Shani, uważaj! Zabić Dwan! No, dialogi typowo książkowe, tak jak powiedziałem. Shani jest taka dziewczyna, co sobie z każdym da radę. A my jej tu tylko troszeczkę pomożemy. Na szczęście... A. To
ty na nich leczysz. Ja myślałem, że tutaj nas ktoś leczy. Szani czterem sobie daje radę tak, o. On ich pięknie kroi, a mam beznadziejny miecz. Mordercy chcieli zażynać rannych. Jak można tak nisko upaść? W mieście dzieją się gorsze rzeczy. Dziękuję, Geralt. W imieniu... Jeśli chodzi o Alwina, to nie mam pomysłu, gdzie go szukać. On naprawdę może być wszędzie. Miejmy nadzieję, że trafi w dobre ręce. Wiesz, Shani, długo o nas myślałem. Ja też. To niemożliwe. Nie teraz, nie tutaj. Jesteśmy, kim jesteśmy. I oboje nie chcemy tego zmieniać. Co masz na myśli? Jesteś najlepszą medyczką w Wyzimie. To twoje powołanie. Masz przed sobą przyszłość. Kiedyś wspomniałaś, że chcesz wrócić na akademię, żeby wykładać. Nie muszę. Mogę leczyć gdziekolwiek. Nie. To jest droga, którą powinnaś podążać i nie mogę pozwolić, abyś z niej zeszła. Nie mam prawa odbierać ci normalnego życia. Geralt, nie chcę cię stracić. Ja ciebie też. Ale jeszcze bardziej nie chcę cię skrzywdzić. Jestem wiedźminem, wiodę niebezpieczny żywot. Nie mógłbym sobie wybaczyć, gdyby coś ci się stało. Przytul mnie, proszę. Ostatni raz. Kolejni mordercy. Co tu się dzieje? Spóźniliście się. Jak widać, wszyscy napastnicy nie żyją. A teraz wyjdźcie, jeśli łaska. Straszycie rannych. Tu są nie ludzie. Musimy wszystko... Kto wydał te rozkazy? Naszym dowódcą jest Biała Rajla. Koniec tej gadaniny! Brać ich! Zgłupiałeś do reszty wojaku? Albo stąd wyjdziesz, albo cię wyniosą. Gin, potworze! Chłopaki, chłopaki. Hoj, chłopaki. Ja nie wiem. Czy wy się nie nauczyliście po tylu jeszcze akcjach, że nie macie żadnych szans z wiedźminami? No. Pa, pa. Muszę się napić. Nie mogę uwierzyć, że chcieli nas tak po prostu pozabijać. Mogę jeszcze jakoś... Muszę się przedostać w okolice cmentarza na bagnach. Obozują tam druidzi. Świetnie się składa, bo również mam pewną sprawę do załatwienia. Ruszajmy tylnym wyjściem. Spróbujemy ominąć walki. Dobra, ty... A, euro. Znaczy dwa oreny? Mhm. Czyli nic tu nie ma. A czy te panienki wciąż są chętne do zabawy? Boję się, co zrobi Shani, kiedy ogarnie ją szał zazdrości. Znaczy, wiesz co, z Shani już jest załatwione. Siostrzyczko? Także możemy się, że tak powiem, spokojnie oddać pokusie zakazanej miłości. Złe wieści. Zaglądałam już do alejki. To jedyna droga, a roi się tam od trupojadów. To akurat niewielki problem. Mhm. Jak tyś myśmy tu weszli? Nie wiem. A nie szkodzi. Akurat... O! Krytyczne trafienie. Czemu to krytyczne trafienie chodzi tylko na potworach? O, czy święty. Takie gule. Jeszcze jak Shani mnie leczy, nawet nie muszę jedzonka ani eliksirów więcej pakować do gęby. Chodź, Shani. Nawet po bitwie pod Brenną ich tyle nie było. Od miesięcy żrą ofiary plagi. Zwabiła je pożoga. Tam jest ich więcej. Geralt. Nie chcę cię martwić, nie? Ale tak kapkę to się ubrudziłeś. Ha! Piękne. No, chyba pójdziemy po złotym talencie. Jest, nie no, złoty talent w silnym, mi się wydaje, jest tutaj opcją. Chodzi mi o srebrny miecz, tak jak mówiłem wcześniej. A później co?
Później może... Może to nie jest najlepsza droga. Bardziej pójdziemy... Z dwojga złego wolę zabijać potwory. Do Maxa... Nie chcę się mieszać w cudzy konflikt. Znaczy, w takim razie to jedyna droga. No tak sobie myślę, co tu jeszcze możemy rozwinąć? Musimy iść dalej wzdłuż murów, wyzimy. I do wieży kata. No, ciekawe. Ciekawe jest to. W sensie, to jest tak strasznie liniowe. Do bólu. Że aż to jest przykre. Ale nie będzie. O! Zachin Smart. Wiedźmin. Dentysta. Zachin Smart. Ależ oczywiście. Tyle, że uczulony jest... Nawiasem mówiąc, pusto tu. Faktycznie. Ale to przez to rozpierduchę, więc zbieram zęby. Mówiłem ci już. A tutaj... Dziwne hobby. Bo ja wiem. Oto żuk. Cmentary. Potężne zębisko. Szpik. To prawdziwy... Dobra. No mamy wszystkie w tym, wiesz, kurczę. Znalazłem. Zjadarka. Złoty. Wystaw sobie, pytała, skąd złoto. A bo ja wiem, komu to kuzyn i... Na pewno jeszcze coś mamy, nie bój się stary. Mam dla ciebie... Ciekawe. Bardzo ciekawe. Mógłbym wtedy używać znieczula. A jeszcze coś. Dentysta się ucieszył, gdy przyniosłem mu kły Alpa. Na pewno coś jeszcze możemy znaleźć, no to bez wątpienia, ale... Czyli tędy wzdłuż murzu, tak? Nie? Aha! Dobra, jestem głupi, no wiem o tym. Nie szkodzi. Dobra, siameczki. Jezus Maria, Geralt. To jest beznadziejne, bo on się nie ustawia względem kamery, tylko zawsze trzeba go pierwszy ustawić przed rzuceniem tych czar. O Jezus się! Przed rzuceniem tego znaku zawsze trzeba go ustawić, bo inaczej on zawsze bije tak, jak jest skierowany, nie? Ja nie mam żadnych eliksirów. Jeden HP. Jest coraz... Wytrzymaj. Mhm. Wiecie co, jednak... Jednak skorzystamy chociaż z jaskółeczki. I z żarełka. Tak, myślę, że zdecydowanie. I z eliksiru wody też. Ja pierdzielę. To mnie porobi. Szani, ja się cieszę, że ty tak, wiesz, popierdzielasz sobie beztrosko. Tylko fajnie, jakbyś na przykład mnie uratowała, czy coś. Nie? Nic? Nie kręci cię leczenie mnie? Dobra, wypij jeszcze tą zamieć. Zawsze szansa na niedostanie damage'a. To jest zawsze duża szansa. Pamiętać o tym, że... Ojoj. O, dobra. I się skup na Shani. Z kim ci bijesz, chłopczyku? No. No, czemu tylko w jednego? No dobra, póki on się... Ty, ale ja mu damage klepie. A, bo mam przecież cały czas ten eliksir na upiory, dobra. No i tak spory damage. Cyk, 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 ty do piachu. Rachu, ciachu. I do piachu. Szani, to wcale nie tak, że wyprowadzam cię stąd tylko po to, żeby móc zająć się tymi dwoma sanitariuszkami. No jest i biała Raila. Czyżby jej się miało teraz zemrzeć? Czy to nie jest jej win?
Wynośmy się stąd! Racja, jej już nic nie pomoże. Niebawem dotrzemy na bagna, tam powinno być bezpieczniej. No i cyk. Wiedźmin, spierdzielamy! To było straszne. Byłaś dzielna. Bez ciebie nie dałabym rady. Gdzie cię odprowadzić? Mam kilka spraw do załatwienia. W pobliżu znajduje się jaskinia druidów. Tam będę bezpieczna. Dobra. O! Uśma mać! No to fajnie mamy tutaj. Zaszani. Lepiej się odsuń. Nie żyjesz? No to trudno. Cmentarz na bagnach. Dobra, ale moi drodzy, jaskinia uchodźców, krypta kruka. No mamy tutaj co robić. Zastanawiam się, czy tutaj też są te. Jezus! Kto to? A, wielki mistrz. No. Wow, też tak potrafię, stary. No dobra. Może tak to nie potrafię. Płonąca róża! Aha! Fajnie, że dostawałem damage w cutscence. Nic ci nie jest? Żyję. Nadeszliście w samą porę. Miałeś szczęście, że akurat byliśmy w pobliżu. Jestem Jakub Geralt z Rivii. Jak zauważyłeś, jestem wiedźminem. Wiem, kim jesteś. I znam twoje poczynania z bardzo wiarygodnego źródła. Wyjaśnij, proszę. Ha, ha! Geralt z Rivii... Wybacz, że się nie śmieję. Nie z braku szacunku, po prostu nie załapałem żartu. Nie zamierzam nic tłumaczyć. W przeciwieństwie do ciebie jestem człowiekiem czynu. Zbiera mi się na śmiech, gdy wspominam twoje pseudofilozoficzne rozważania. Tylko czas, wiedźminie, uczy nas czegokolwiek. Nie mam ochoty na zgadywanki, więc albo zdradzisz mi przyczynę złości i rozgoryczenia, albo pożegnamy się. Dosyć chłodno. Wybacz mi, starzy ludzie bywają zgryźliwi. Wiedz, że czasami mówią mi o twoich dokonaniach i choć nie wszystkie twe czyny uznaję za słuszne, zawsze słucham o nich z niekłamanym zainteresowaniem. Czym sobie zasłużyłem na zainteresowanie wielkiego mistrza zakonu Płonącej Róży? Lubię wiedzieć, co dzieje się w Temerii. No właśnie. Dziękuję za pomoc. Chociaż nie jesteś człowiekiem, byłeś w potrzebie. Brzmi pięknie. Szkoda, że tak niewielu jest obecnie prawdziwych rycerzy. Nie cierpię tej postaci. Właściwie dotąd jeszcze żadnego nie spotkałem. Mylisz się. Wielka szkoda, że straciłeś pamięć. Mógłbym ci wówczas przypomnieć. Rozumiem, że Siegfried uznał za swój rycerski obowiązek donieść o moich prywatnych sprawach. Mylisz się po raz kolejny. Siegfried, syn Ejka z Danel, nie jest plotkarzem. Jeśli Mogę wiedzieć, jak ma na imię to źródło? Nosi wiele imion i jest kapryśną kochanką. Już wiesz? Mhm. To magia, wiedźminie. Ta. Wiesz, czym jest zakon? Zakon jest ideą, począwszy od podstaw. Celem jest nowy świat, porządek, który... Pewnie wiesz, że w nasze szeregi może wstąpić każdy, chłop, kup... Rozumiem, że idea nie obejmuje neutralnych wiedźminów. Mam nadzieję, że piękna wizja nie zmieni się w koszmar. Mam nadzieję, że kiedy nadejdzie czas, zrozumiesz. Nie będę was dłużej zatrzymywał, ale nie lubię zaciągać długów. Spłaciłeś swój dług. Nie rozumiem. Nie mamy więcej czasu. Nic mi nie jesteś winien. Koniec odpoczynku. Formować szyk. Wyzima czeka. Bywaj. Dobrze. Dobrze, moi drodzy. W takim... Kurwa, no nie da co mi skończyć. Idę do jaskini druidu. Pójdę z tobą. Nie, nie trzeba. Po tej rzezi nie zostało tutaj chyba wiele potworów, a ty masz ważne sprawy do załatwienia. W takim razie do zobaczenia. Do zobaczenia. Dobrze. Dziękuję wam bardzo w takim układzie za obejrzenie tego odcinka. Jeśli się spodobało, dajcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, zasubskrybujcie mój kanał. Ja byłem Mateusz, wy byliście wy, a to był Wiedźmin, powrót Białego Wilka i Full Combat Rebalance. Widzimy się w kolejnym odcinku, trzymajcie się ciepło. Pa, pa! O, i level wbiliśmy, fajnie.